Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan to jest motodziennik. Zapraszam, nie było mnie przez dwa tygodnie, podskudnie się rozchorowałem, oczywiście przez samochody i przez motocykle. A co przygotowaliśmy na dzisiaj? Zaczniemy od silników wysokoprężnych i najnowszych danych dotyczących ich sprzedaży. Sporo czasu poświęcimy też nowościom na polskim rynku, niezbyt nowym jak Camry albo Infinity QX 60, całkiem nowym jak Citroën C5 Aircross. Potem sprawdzimy, czy warto kupić używanego Chryslera 300C, a na koniec przypomnimy, kto uczył polskich kierowców do egzaminu na prawo jazdy, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 100 lat temu. Silniki wysokoprężne są oczywiście ostatnio na cenzurowanym. To pokłosie afery związanej z Volkswagenem i sfałszowaniem spalin. Ale czy Europa tak ostatecznie z nich zrezygnowała? Okazuje się, że nie do końca. W najlepszych latach silników wysokoprężnych sprzedawano w Europie nawet nieco więcej niż benzynowych, a ich szalona popularność wynikała z kilku faktów. Przede wszystkim od rozpowszechnienia się technologii Common Rail, diesel stał się jeszcze bardziej oszczędny, nadal trwały, a przy tym satysfakcjonujący, jeśli chodzi o moc i moment obrotowy. Popularności motorów wysokoprężnych sprzyjała jeszcze rosnąca popularność autypusów i pickup w Europie oraz pod koniec pierwszej dekady XXI wieku przywiązanie do emisji CO2, która w przeliczeniu na gram na przejechany kilometr stała się wyznacznikiem ekologii. Tak jest. Mały diesel był 10 lat temu synonimem auta ekologicznego. Dla przykładu, Volvo V50 z dopiskiem Drive miało pod maską motor 1.6 diesel francuskiej konstrukcji. Dziś Volvo z jednej strony ogłasza rezygnację z Disney, z drugiej ciągle są one dostępne i raczej się to nie zmieni. Na szczęście, bo różnica w zużyciu paliwa pomiędzy XC90 w wersji benzynowej a wysokoprężnej T5 i D5 może być dwukrotna przy podobnym stylu jazdy. A co takiego się stało przez te 10 lat, że odwróciliśmy się od diesli? Czy wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy ze szkodliwych substancji, pyłów, pyłków, sadzy? To takie retoryczne pytania, bo tak naprawdę klienci chcieli te samochody kupować, a producenci produkować, bo zarabiali na nich lepiej niż na wersjach benzynowych. Różnica polega na tym, że dziś diesle nie są już tak bardzo potrzebne, bo bezpośredni wtrysk benzyny w połączeniu z turbo, zwłaszcza w autach z segmentu od A do C, sprawia, że silniki są bardzo oszczędne, a przy tym elastyczne i szybkie, a ich cena w porównaniu z dieslami nieco niższa. I to jest główny powód, dla którego spada zainteresowanie dieslami w Europie. W pierwszej połowie tego roku 36% nowo rejestrowanych aut miało diesla pod maską. Mniej niż przed kilkoma laty, ale nadal sporo. Co ciekawe, wielu producentów deklaruje, że w najbliższych latach będzie odchodzić od diesli, jak PSA, ale jednocześnie wprowadzają do sprzedaży nowy model, stawiając na diesle. Tak jest z Citroenem C5 Aircross. Ze starszą C5, czyli limuzyną z segmentu D, nie nie ma ten samochód nic wspólnego. Auto powstało na kompaktowej platformie podłogowej, tej samej co Peugeot 3008 i dostępne jest z benzynowym silnikiem 1,2-130 albo 1,6-180 koni, albo dieslem 1,5-130 lub 2,0-180 koni. Diesel jest oczywiście droższy o równe 10 tysięcy od wersji benzynowej, o identycznej mocy. Osiągi są bardzo podobne, ale zużycie paliwa realne o przynajmniej 20% wyższe w wersjach benzynowych. Co w takim razie wybiorą klienci? Za minimum 87 tysięcy z 1,2 130 koni albo minimum 97 tysięcy za najtańszego diesla? Wybiorą inne auto, bo C5 Aircross nie wygląda jakoś szczególnie za to Infinity. Podoba. Auto trafi niedługo do Polski i zastąpi model QX70, kiedyś zwanego fx -em. Będzie dostępne wyłącznie z silnikami benzynowymi, czy raczej z jednym silnikiem 3,5 V6. Dokładnych cen jeszcze nie znamy, nie znamy też nikogo, kto będzie wolał wydać. Przewidujemy około 300 tysięcy złotych na suwa Infinity zamiast BMW X5 czy Audi Q7. A co z kamery? Kiedyś ten spory sedan Toyota cieszył się nie tylko popularnością, ale i uznaniem. Ciężko było wykończyć ten samochód. Najczęściej udawało się to niewłaścicielowi, a korozji. Nowy model dostanie od jesieni w polskich salonach, wygląda jakby był w produkcji od co najmniej pięciu lat, choć ma zaledwie dwa lata. Wnętrze również jest mało porywające, ale całość robi dobre wrażenie, nawet bardzo dobre. Pod maską wyłącznie napęd hybrydowy, 2,5 litra benzyna i silnik elektryczny, łączna moc to 218 koni. Ceny jak na 4,90 m samochodu są z jednej strony wysokie, bo zaczynają się od 140 tysięcy. Podobnie wielka insignia jest sporo tańsza, a wybór silników ogromny. Ale z drugiej ujdą, bo wyposażenie jest niezłe, no i jest to jednak hybryda. Nie jest tylko jeden mały problem, który na popularności auta może zaważyć. Prędkość maksymalna to 180 na godzinę. I nie chodzi o to, żeby jechać szybciej. Problem w tym, że jadąc przepisowe 140 w Polsce, w Niemczech może 160 albo 170, w kabinie może być. Już bardzo głośno, a zużycie paliwa, jak to w hybrydach na autostradzie, ogromne. Na polski rynek przeznaczono 2000 egzemplarzy na przyszły rok. Wydaje mi się to dość optymistycznym założeniem. 800-900. Na tyle szacuje chłonność polskiego rynku, jeżeli chodzi o Toyota Camry. Ale pożyjemy, zobaczymy. A teraz sprawdzimy, czy łatwo jest znaleźć porządnego, używanego Chryslera 300C. Był taki czas, kiedy to auto, Chrysler 300C, łapało na ulicy wszystkie spojrzenia. Samochód powstał na platformie Mercedesa klasy F w 2004 roku, kiedy to koncern Chryslera był częścią koncernu Mercedesa. Jednak od W210 czy W211 bardzo się różnił i charakteru to mu na pewno nie brakowało. Auto było oczywiście dostępne w oficjalnej sprzedaży w Europie, składano je w Austrii i mimo dość wysokiej ceny klientów nie brakowało. Również dzięki amerykańskim raperom auto grało w dosłownie co drugim teledysku. Dostępna była wersja kombi, był Disney mocne 3-litrowy z Mercedesa, a silniki benzynowe to minimum V6, domyślnie V8, łącznie z 6.1 SRT o mocy 430 koni. W tej wersji nie dość, że była to rakieta, to jeszcze zarówno układ hamulcowy, jak i kierowniczy, ale też zawieszenie podrasowano, dzięki czemu nie była to już nieco rozbujana kanapa. A jak wygląda Chrysler 300C po kilkunastu latach obecności na rynku? Miałem okazję obejrzeć i sprawdzić cztery egzemplarze z lat 2007-2008. Wszystkie z importu, dwa z V6 i gazem, dwa z V8 pod Maską. Jedno auto zostało zdyskwalifikowane ze względu na bardzo nieudolnie położony lakier, zacieki i złe spasowanie po naprawie blacharskiej. Drugie miało ponad 200 tysięcy mil przebiegu i było po prostu wyeksploatowane, zmęczone. Na placu boju zostały dwie fałszustki, jedna pod Warszawą, druga w siedlcach. Obydwie miały bardzo zadbane wnętrze, instalację gazową, cenę poniżej 30 tysięcy i przebieg poniżej 200 tysięcy kilometrów, w dodatku udokumentowany, niebudzący zastrzeżeń. Jedno i drugie auto było bezwypadkowe. Jedno to z siedlec miało sportowe zawieszenie, przez co samochód nie był ani wygodny, ani sportowy i trochę wycieku w oleju silnikowego. egzemplarz z Warszawy jeździł jak. Nowy. Silnik skrzynia super, wnętrze ładne i zadbane, ale hamował jedynie naprzód, tłoczki z tyłu stały. Ale nie to było największym problemem. Chrysler 300C nie jest ocynkowany i zaczyna rdzewieć. Widać to pod maską, niestety na przewodach hamulcowych, które w prawie każdym egzemplarzu wyglądają tak. Ale też od spodu, pallicho powierzchowną rdzę na elementach zawieszenia, gorsze jest łączenie progów z tylnymi błotnikami. Auto zaczyna też rdzewieć na zewnątrz, koło klamek, na dachu, na masce. To chyba ostatni moment, kiedy można kupić Chryslera 300C za 30 tysięcy złotych. Niewykluczone, że w przyszłym roku samochody te będą dużo tańsze. Kolejny samochód sprawdzimy przed zakupem już w przyszłym tygodniu, a teraz zapraszam na koncik historyczny. Tę piosenkę kojarzy chyba każdy. YMCA, czyli Imka, jest podmiotem lirycznym, a w utworze chodzi o to, że dobrze jest być w YMCA, czyli w Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej. Organizacja ta powstała w pierwszej połowie XIX wieku w Londynie, ale czy ma ona cokolwiek wspólnego z motoryzacją? Owszem, związek jest, zresztą niewykluczone, że dziadkowie albo pradziadkowie niektórych z nas, was, właśnie Imce zawdzięczają prawo jazdy. Bo gdy odzyskaliśmy w roku 1918 niepodległość, nasz kraj, zlepiony z trzech... Współczesnych, ponad 120 lat zaborów, był biedny i zacofany. Po USA jeździły już miliony samochodów, u nas setki, a i tak większość z nich to demobil, który trafił do nas wraz z błękitną armią z Francji. Razem z nią pojawili się wolontariusze YMCA, którzy od roku 1918 pomagali w naszym kraju m.in. kombatantom, organizowali wydarzenia kulturalne i sportowe. A gdy kilka lat później, w roku 21 Polska doczekała się pierwszego kodeksu drogowego, a kraj zaczął stawać na nogi, pojawiły się też szkolenia dla kierowców. Na początku mogły je organizować jedynie ośrodki wojskowe, a Imka według prawa podlegała właśnie armii. I to jej wolontariusze zaangażowali się w pierwsze kursy przygotowujące do egzaminów na prawo jazdy. Nie były one łatwe. Wymagane było ukończenie szkoły technicznej albo półroczne praktyki w warsztatach samochodowych. Można też było, no to tak, mieć pojazd albo zadeklarować, że pozyskane prawo jazdy nie będzie służyło do pracy zarobkowej. W dodatku na początku do egzaminu można było podejść tylko raz z jedną szansą na poprawkę. Jeśli się nie udało, bo trudno. Kolejnej szansy nie było. Przepisy to oczywiście były już w latach dwudziestych wraz z intensywnym rozwojem motoryzacji, ale też państwowości liberalizowane, co nie zmienia faktu, że jako pierwsi uczyli Polaków jeździć Amerykanie i Kanadyjczycy z YMCA. I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. Serdecznie zapraszam na program w przyszłym tygodniu, który będzie bardzo ciekawy, dlatego, że okazało się, że jeden z importerów bezczelnie nas wszystkich oszukuje i okłamuje. Co to za importer i o co chodzi, przekonają się Państwo już w przyszłym tygodniu. Zapraszam.